Witamy Państwa w miarę serdecznie w kolejnym odcinku Familiale. Mamy dzisiaj 25 dzień listopada. W zasadzie jest to zwykła środa, nie wiem dlaczego mamy dzisiaj jakiś odcinek. No, będzie, na pewno będzie specjalny, bo jest dwóch prowadzących. A co za tym idzie, będzie podwójna dawka humoru. Jak nazywa się pies z umiarza? Puszek. Uwaga, przygotujcie się. Drodzy Państwo, leci petarda. Jak nazywa się żona górnika? Maryla. Tak czy siak, ci co zrozumieli, to widziałem, reszta jest zapisana. W dzisiejszej familiadzie udział wezmą dwie drużyny. Drużyna uczniów Sobieskiego. Wielkie brawa. I drużyna nauczycieli Sobieskiego. Tak, tak. Teraz nadszedł czas, żeby poznać obie drużyny. Zacznijmy od drużyny uczniów. Jolu, jesteś kapitanem tej drużyny. Mam do ciebie kilka pytań. Widzę, że jesteś osobą, która chodzi już do trzeciej klasy. Zbliża się matura wielkimi krokami. Nie chcę cię straszyć, nie, nie. Zostało kilka miesięcy. Jakie rozszerzenia zdajesz na maturze? Ja będę zdawała matematykę rozszerzoną. Jola, nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, ale rozszerzona matematyka wymaga nie tylko zdania, ale bardzo dobrego zdania. No podejrzewam, że wybierasz się na studia matematyczne, tak? Jeżeli mi się uda. Tak, to jest bardzo dobra odpowiedź. Ale ja do tej matematyki proponowałbym ci jeszcze coś w stylu zarządzania. Tak mi pasujesz na jakiegoś prezesa, ewentualnie jakiś dyrektor, wicedyrektor w jakiejś firmie, szkole. Zawsze więcej pieniędzy wpadnie, nie? No, także wielkie brawa dla kapitana. Bardzo dobrze. Teraz Jolu, proszę cię o przedstawienie całej swojej ekipy. Dzień dobry. Przedstawiam moją drużynę. Alek. Sandra. Wacek. Basia. I Zbyszek. To jest nasz przyjaciel Karol i on będzie nam przynosił szczęście. Brawo dla przyjaciela Karola. Tak jest. Krzysiu, wieloletni dyrektor szkoły. Tyle masz na głowie. Nie masz czasu na nic, więc pytań ci nie będę zadawał. Przedstaw po prostu swoją drużynę. Witam wszystkich, jestem Krzysztof Jarzyna ze Szczecina, dyrektor wszystkich dyrektorów. A to moja super drużyna. Michał. Justyna. Kasia. Dawid. I na końcu Adam. Bardzo dobrze, znamy już obie ekipy. Teraz nadszedł czas, żeby przedstawić kilka zasad, w jakich będzie odbywała się ta rywalizacja. Ogólnie jest w puli 6 pytań. Na każde pytanie odpowiada na środku osoba z drużyny nauczycieli i osoba z drużyny uczniów. Odpowiada pierwsza ta osoba, która przebije balonik dowolną metodą, oczywiście tylko przez użycie rąk, tak? Żadnych szpilek, żadnych niedozwolonych przedmiotów, drodzy uczniowie. Jeżeli pojawi się odpowiedź, która nie znajduje się w puli, wtedy z automatu pytanie przejmują przeciwnicy. Dobrze? Nie zwlekajmy zatem, ruszamy. Pierwsze pytanie, zapraszam kapitanów Krzysztofa i Jolę. Bądźcie, przygotujcie się. Proszę złapać za balonik. Proszę puścić Karola. Tak jest. Czujecie stres? Ja nie. Jaki przedmiot, twoim zdaniem, najlepiej określa stwierdzenie szkoła przetrwania? O!
Jola wystrzeliła jak z armaty. Brawo. Nauka. Nauka. Jolu, zapraszam cię z powrotem. Jakby ci to powiedzieć? Może przemilczmy, Krzysiu? Pierwsza lekcja. Przepraszam, może ja powtórzę pytanie. Jaki przedmiot twoim zdaniem najlepiej określa stwierdzenie szkoła przetrwania? Ale dlatego, że Jola odpowiedziała, znaczy pierwsza zniszczyła balonik z destrukcyjną siłą, przechodzimy do Arka. Arku, jaka odpowiedź? Na pewno ostatnia lekcja jest najtrudniejsza. Ja powtórzę może ostatni raz. W zasadzie czas antenowy kończy się. Drodzy uczestnicy, jaki przedmiot, twoim zdaniem, przedmiot najlepiej określa stwierdzenie szkoła przetrwania, okej? Okay? Michał, a więc odpowiada dalej. Matematyka? W końcu mamy poprawną odpowiedź, więc pytanie będzie do nauczycieli. Jedziemy, kolejna osoba. Justyno. Proszę, powiedz, słyszałem, że uczysz geografii. Podróże to twoja specjalność. Jeździsz wiele na wycieczki. Opowiedz nam, co jest podstawą ekwipunku prawdziwego podróżnika na wycieczkach szkolnych? Ja zawsze biorę tylko pieniądze i kupuję w restauracji. Aczkolwiek wiem, że moi uczniowie noszą kabanosy zawsze. Zawsze jest też kawa, herbata i to jest tak podstawowe. Wiadomo, co jest dobre do kabanosów. A więc przejdźmy do pytania. Odpowiadaj. Chemia. Niestety pierwsza utrata. Jedziemy dalej. Kasiu? Byłabym za fizyką. Jest to poprawna odpowiedź. Jedziemy dalej. Dawidzie? Uważam, że to angielski. Język angielski. Kolejna poprawna odpowiedź. Adamie? Zapewne język polski. Niestety, pierwszy błąd. Prosimy się naradzać, uczniowie. Pamiętajcie, przedmiot. Krzysiu? WF. Błąd. Przechodzimy zatem do drużyny uczniów. Szczerze, Jolu, boję się zapytać, co ustaliliście. Ale wasza ostateczna odpowiedź brzmi, że... Mechatronika. Mechatronika. Sprawdźmy, czy jest mechatronika. Nie ma mechatroniki. Także punkty lądują na konto drużyny nauczycieli. Wielkie brawa. Okay. Zanim przejdziemy do drugiego pytania, sprawdźmy, co znajduje się pod numerem pierwszym. Biologia. Biologia jest według ankietowanych największą szkołą przetrwania. Dalej. Geografia. I na ostatnim historię. Przejdźmy zatem do drugiego pytania. Arku, Michale, zapraszam. Podajcie sobie dłonie. Balonik. Uwaga. Co najbardziej lubisz w naszej szkole? Pan Arek, jesteś pierwszy. Kawiarenkę? Dobrze. Jest to najniżej punktowana odpowiedź, dlatego szansę ma jeszcze Michał. WF? Niestety błąd. W takim razie tak, trzeba klaskać, bo to jest coś niesamowitego, że Arek trafił. Pytanie powinno lądować teraz do Sandry, ale ja na chwilę chciałbym się skupić na Arku. Arku, powiedz mi, jaki jest twój ulubiony przedmiot szkolny? Ciekawie, ale z słowem jakbyś mógł? Polski. O, kto by się spodziewał? Tak, jeszcze kilka ciekawostek, no to wiecie, że jak Arek się na kogoś... Tak słyszałem od kolegów z klasy, Arka oczywiście, że jak Arek się zdenerwuje na kogoś, a tak mocno, to potrafi potem na tą osobę przez godzinę tak... Ale to nic, nie? Słuchajcie, Arek,
Drodzy Państwo, jak Arek ściąga na sprawdziana? Pomoc się sprawdza. Arku, skoro... Rozumiem, że skoro polski, to jakaś polonistyka w przyszłości, tak? Niekoniecznie. Czyli, ale ogólnie studia humanistyczne. Tak. Wiesz, że po tym nie ma pracy? Arku, nie chcę cię straszyć, rynek jest pełny humanistów. Mówię ci to. Naprawdę, ewentualnie musiałbyś skończyć tak jak Jola, zarządzanie, złapać je na pół etatu gdzieś do szkoły dla Polski i ewentualnie jeszcze być gdzieś wicedyrektorem. Ale czy ci się to uda? A co robisz w wolnym czasie? Słucham muzyki. Z jakim wigorem on słucha tej muzyki. Proszę Państwa, niesamowite. Dobrze, przechodzimy do pytania. Sandro, co najbardziej lubisz... A nie, zanim przejdziemy do pytania, z Sandrą też chwilę porozmawiamy. Sandra, jak wiecie, jest najmłodszą uczestniczką w dzisiejszym programie. Sandro, z jakiego gimnazjum do nas przyszłaś? Z czwórki. Z czwórki. Przyjechałaś gimbusem czy z rodzicami? Starszy brat mnie podwiózł. Oj, starszy brat. A na jakim profilu jesteś? Na humanie też. Na humanie. Czyli widzę, że tutaj populacja bezrobotnych zwiększa się z każdym rokiem. Nie rozumiem tego, ale... A jakie masz marzenia? Czy też jakieś studia humanistyczne? Nie, oczywiście chcę zostać modelką. Wow. Dobrze, Sandro, mam do ciebie jeszcze dwa pytania. Jedno oczywiście związane z konkursem, a drugie, jaki jest twój numer telefonu? Z pewnością wielu widzów będzie chciało go znać. Także, no może po programie będzie na familiana.pl, tak? Dobrze, Sandro, co najbardziej lubisz w naszej szkole? Dyrekcję. Wow. Tak. Ja bym nawet powiedział dalej, że za takie lizusostwo powinien być duży X. Idziemy dalej. Nadszedł czas na Wacława. Nie wiem, czy wiecie. Mam kilka... Wacław, dobrze, że nie występujesz w X-Faktorze, bo już byś był skreślony. Nie wiem, czy wiecie, bo pokażę, mam przygotowaną jakąś ciekawostkę do szkoły. Wiecie, że Wacław jest najbardziej uśmiechniętą osobą w liceum. Naprawdę. Wacław, tylko że jest jeden minus. Jak Wacław się zaczyna uśmiechać, to zamyka oczy. O! O! A Wacławie, powiedz mi, jaki jest twój ulubiony przedmiot w liceum? Informatyka. O, informatyka, ale rozumiem, że też z jakimiś pewnie informatyk w tych czasach musi być angielski. Potrafisz angielski. What? What świni, what krowy. No umiesz angielski. Tak? A niemiecki umiesz? Nein. Nein. Coś potrafisz. Czyli można powiedzieć, że jesteś takim szkolnym, lichym poliglotą. Tak? Uśmiechnij się. To najlepiej wychodzi. Także przechodzimy do pytania. Co najbardziej lubisz w naszej szkole? Przerwy! Przerwy! Zapamiętajcie Państwo ten moment, bo uczniowie odgadli najbardziej rozpowszechnioną odpowiedź. Coś niesamowitego. Przechodzimy dalej. Basia. Basia to jest naprawdę materiał kobiety, która łamie stereotypy. Naprawdę. Nie wiem, Basiu, słyszałem takie pogłoski, że to jest Basia, oczywiście masz popek, tak? Słyszałem? Tak, tak mi mówili, tak przeczytałem w dzienniku. I nie wiem, czy wiecie, ale Basia dziennie budzi się rano w albańskim raju. Brawo dla Basia. Tak. I takie pytanie, czy popek Monter to jest twój brat? Dziękuję za potwierdzenie. W sumie. Tak, ale abstrahując jeszcze, jaki jest twój ulubiony przedmiot? Historia. Historia. Bardzo fajnie. Właśnie tak mi pasowało do ciebie. Bo tak sobie wyobraziłem, że ty mogłabyś być taką świetną aktorką, wychodzić na sam początek sceny i grać. Wyobraź sobie za kilkanaście lat, jak skończysz liceum, studia aktorskie i tym podobne rzeczy, wyobraź sobie okładki wszystkich gazet.
i tam Jopek, Popek czy Cichopek. Kto zdobędzie telekamerę? Okej. A zatem, Basiu, co ty najbardziej lubisz w szkole? Ostatnią lekcję. Ostatnia lekcja? Oj nie, druga utrata i przeciwnicy mogą udać się na naradę. Zbyszku, ile razy ci mówiłem, że masz nie wchodzić z czapką do studia? Zbyszku, czepek też zdejmij, nie jesteś na basenie. Zbyszku, przesiądź się, bo się światło odbija. Załóż tą czapkę. Dobrze, spokojnie. Ja przynajmniej jestem uczesany. Zbyszku, zaraz wylecisz z familiady. Zbyszku, co robisz w wolnym czasie? Jakie jest twoje hobby? Dzięki temu, że szkoła i dyrekcja zapewnia mi zajęcie, nie ma wolnego czasu. Sprawdzam sprawdziany, przygotowuję się do zajęć. Przepraszam. Straciłem nawet tożsamość. Nie przedłużajmy. Zbyszku, co twoim zdaniem, co ty najbardziej lubisz w naszej szkole? Znaczy, ja w tak w imieniu całej klasy chciałbym poprosić, żebyśmy tą odpowiedź przełożyli na przyszły tydzień. Tak, dyrektor jak najbardziej, znaczy ja jako nauczyciel, zgadzam się. Świetnie. Drużyna przeciwna przejmuje pytanie. Tak. Po burzliwych naradach Krzysiek dochodzi do wniosku. Co najbardziej lubicie w naszej szkole? Uczennice. Niestety, błąd. Jakbyś powiedział uczniów, to może by wyskoczyło. Sprawdźmy zatem, co nasi uczniowie lubią w szkole. Pod numerem 5 kryje się... uczniów. Pod numerem 4, 3 i 2. Dobrze, przejdźmy zatem do trzeciego pytania. Mamy tutaj Justynę i Sandrę. Dziewczyny staną teraz do boju. Łapcie balona mocno, złapany. Sandra, jeszcze nie teraz, nie oszukuj, tylko widzę. Paznokcie spokojnie. Dobrze. Gdzie? Uczniowie Sobieskiego. Może Sandra jest najmłodszą uczestniczką tego programu, mogła nie wszystko zrozumieć. Dajcie jeszcze jednego balona. Dobrze. Gdzie? Uczniowie Sobieskiego trzymają ściągi podczas sprawdzianu. Pierwsza była Justyna, proszę bardzo odpowiedź. W długopisie? Nie, nie jest to poprawna odpowiedź. Sandra, proszę cię. Sandra? W telefonie? Tak jest, wielkie brawa. Kto by się spodziewał? Już teraz naprawdę nie przedłużając, idziemy dalej, Wacław. Wacław, skup się, skoncentruj. Od ciebie zależą teraz, zależy to, czy punkty trafią na wasze konto, czy nie. W bieliźnie? W bieliźnie. Chyba tylko ty, Wacław. Basiu, a ty gdzie chowasz te ściągi? Rajstopa. Rajstopa, żeby ci oczko nie puściło. Zbysiu, nie przekładaj odpowiedzi. Skup się.
Tego się już nie da przełożyć. Gdzie trzymasz ściąg? Na ławce. Na ławce? Ale ty jesteś kreatywny, Zbyszek. Trochę mu się miejsce na podwodu, ale co tam? Dla Zbyszka to i tak fajnie. Kapitan Jola, jak się wyrywa do odpowiedzi. Piórniku. Piórniku. Taka ciekawostka, Jola ma piórnik jeszcze od gimnazjum. Arek. Ja jestem ekspertem od ściągania, więc wiem, że w ręce. Brawo, brawo. Sandra, czy jakąś odpowiedź? Czy już się limit wyczerpał na dzisiaj? Od koleżanki. Od koleżanki. Sandra ściąga od koleżanki. No to już nie ściągaj. Niestety trzecia zła odpowiedź. Jak po naranach, czy przejmiecie punkty od uczniów? Niestety błędna odpowiedź. O matko, błędy, jeszcze raz błędy. Także 52 punkty lądują na konto drużyny uczniów. Widzę jakieś przetasowanie. Sprawdźmy, co jest pod numerem pierwszym. Uczniowie ściągają. Ja rozumiem, że tutaj ta grupa śmiałków jeszcze mogłaby tego nie wiedzieć. Ale wy... No, wiecie, nie przedostatnią odpowiedź to... Głowie. Głowie. Teraz czwarte pytanie. Zapraszamy. Wacławie. Kasiu. Kasiu, jesteś taka malutka, nauczycielka. Jak radzisz sobie z takimi wielkimi osobnikami? To są przecież twoje uczniowie. Mała, ale ma charakter, więc daj radę. Rozumiem. Przejdźmy do pytania. Gdzie uczniowie i nauczyciele Sobieskiego spędzają najwięcej czasu w szkole? W sali lekcyjnej. Panie Dawidzie, wiadomo, nauczyciel nie ma zbyt dużo czasu wolnego. Pełno musi sprawdzać, pełno sprawdzianów, kartkówek. Czy znajdujesz chociaż chwilę wolnego czasu? Zwykle nie. To może po prostu wyrzućcie te sprawdziany, kartkówki i dawajcie ocenę za nic. To bardzo ciekawe, ale moi uczniowie uwielbiają moje. Przejdźmy zatem do pytania. Na korytarzu. Jest to poprawna odpowiedź. Adamie. Moja odpowiedź. Publikacja. Wrócę, to poprawna odpowiedź. Adama znajdziecie tam na każdej przerwie. Prostata, to już ten wiek. Krzysiek, odpowiada. W sklepiku. Tak, tak. I Michał, czy odgadniesz, co kryje się pod ostatnim hasłem? Na sali gimnastycznej? Niestety, pierwsza utrata. Justyna? Błąd. Uczniowie, naradzajcie się. Kasiu? Zostaje biblioteka. Trzeci błąd. Pytanie przejmują nasi uczniowie. Słuchajcie, skupcie się naprawdę. Masa punktów do zdobycia to zbliży was do finału. Widziałem tutaj ostre narady. Wacław jak zwykle, inteligentnie pewnie. Także Jolu, co uradziliście? Trochę żeśmy się dzielili głosami. Ostatecznie ustaliliśmy, że gdzieś w lasku na papierosie. W lasku na papierosie. Niestety, zła odpowiedź. Chyba tylko ty, Jola. To sprawdźmy, co kryje się pod ostatnią. Na schodach. No przecież, takie kolejki tutaj mamy. Nie zwalniamy tempa, nie zwalniamy tempa. Pytanie piąte, piąta para uczestników. Zapraszam Dawida i Basię. Macie bardzo dziwne baloniki. Macie rozwalić tylko te białe, okej? Okay. Nie ma sandy, więc chyba wszyscy zrozumieli. Piąte pytanie. Skup się, Dawid. Bądź poważny. Co Sobieszczaki robią podczas lekcji? Dawid, jak będziesz taki żwawy, to ci rentę wezmę.
Proszę, Basiu, jaka jest twoja odpowiedź? Myślą? Myślą. Są pieszczaki podczas lekcji myślą. Basiu, zapraszam jeszcze do nas. Co pieszczaki nie myślą. Dawidzie? Rozmawiają. Rozmawiają. Przeszkadzają, gadają. Tak, jak najbardziej. A więc, Adamie, jesteś wefistą. Chyba nie jest. Nie jesteś wefistą? Uczę języka angielskiego. No to może się przestaw po angielsku. Ja nie będę. Bardzo dobrze. Jak tak uczysz swoich dzieci, to gratulacje. A więc czas na pytanie. Co sobie szczaki robią podczas lekcji? Ściągają. Podczas lekcji, chłopie. Krzysiek, ratuj honor swojej drużyny. Piszą SMS-y. Tak, bardzo dobra odpowiedź. Michał, a ty czym się zajmujesz? Ja czym się zajmuję? Jestem nauczycielem WF. No proszę, WF-ista, podstawny chłop. Powiedz mi, balkon utrzymie trzyosobową rodzinę, a ty dasz radę? No, w sumie to ciągle do przodu. Do przodu. A więc odpowiadaj na pytanie. Jedzą. Niestety, błędna odpowiedź. Uczniowie, na radę. Justyna. Siedzą w fotelu społecznościowym. Ta odpowiedź niestety już była, a więc uczniowie, kolejna szansa na przejęcie punktów. Znowu są bardzo mocno naradzeni. Macie 3 sekundy na odpowiedź. Raz, dwa, trzy. Niestety błędno. Nie, już 3 sekundy minęły. Nie no, żartowałem. Czekają, aż Arek zacznie syczeć. No trudno. Widocznie nie jest tak źle, jak mówili w szkole. Także, jaka jest to odpowiedź? Piszą. Uczniowie piszą. Podczas lekcji. Kto by się spodziewał? Ale... Czy uczniowie piszą na lekcji? Nie. Nie piszą uczniowie na lekcji. Arek, skup się. Piąte, szóste pytanie. Szóste, ostatnie pytanie w tej rundzie. Prosimy o baloniki. A, jeszcze trzeba sprawdzić. Patryk, sprawdzaj. Pod pierwszym tymolem uczą się. Drugie. Śpią. I ostatnie słuchają. To teraz szóste pytanie. Zapraszamy. Krzysiek, Adam. Tak, uszepcie i brawami. Wyszli z się. Ostre spojrzenie wzroku. Chwila. Żeby wygrać tą batalię. Tak. Światło pada tam. Światło pada tu. Przygłośny. Jak najbardziej. Tylko nie włosy. Bazyliszek. Uwaga. Co najchętniej uczniowie i nauczyciele kupują w naszym sklepiku szkolnym? Zwracam honor i czapkę. Już się nie włożę, bo ją nosiłem. Uważaj na wszy. Także, Jolu, co najchętniej uczniowie i nauczyciele kupują w naszym sklepiku szkolnym? Sałatki. Sprawdźmy. Jak najbardziej, uczniowie kupują sałatki. I ostatnia odpowiedź. Arku, czy wiesz, czy nie? Wiem. Zatem? Pić się. Odpowiedź powoduje, że 95 punktów ląduje na konto drużyny uczniów, co z kolei daje nam rezultat, że to właśnie drużyna uczniów znajdzie się w wielkim finale. Wielkie brawa! Jak najbardziej tutaj drużyna nauczycieli pewnie dostanie jakieś upominki drobne, nie wiem, dostanie. A to może na koniec. Na koniec, okej. Okay. Zanim to się tam wszystko pięknie podliczy, zapraszamy Państwa na krótką przerwę. Okej, mamy przerwę? Szybko. Nie, mamy przerwę. Siedzicie przerwa, przecież jeszcze nie jesteśmy na wizji. Słuchajcie, sprawa jest taka. Przerwa jest, jest familiada, musi być głupio. Tak? Czyli proszę Was, żebyście wstali. Naprawdę.
Ja wiem, że wam się nie chce, też bym nie wstał. Ale wstać, 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 proszę, tak jest. Technikum też nie wstaje, ja też bym na wasze miejsce nie wstał. Coś tam coś podgada. Dobra. Mam trzy pytania, szybko, zanim przerwa się skończy. Jak robi słoń? Jak robi słoń? Nie wszyscy zrobią słonia. Tak jest, świetnie, kolega robi słonia. Tak jest, słoń. Jak robi koń? No, zróbcie konia. Świetny koń, naprawdę. I jak robi sowa? Tak jest, ze zwierząt jesteście obcykani. To zaraz sobie zaśpiewamy z pokazywaniem, okej? Okay? Błażej będzie tutaj pokazywał, ja będę śpiewał i pokazywał, o ile się tak da. I odłączcie się do tego, dobra? Wszyscy, wszyscy. Skupcie się. Każdy robi słonia, każdy robi konia, każdy robi sowę. Teraz jest zagadka, jak zrobić puchatka. Bardzo prosta sprawa, miód na palec bierz. Wielkie dzięki. Mamy jakąś integrację, wchodzimy znowu na antenę za 3, 2, 1. Jesteśmy. Wracamy teraz do wielkiego finału. Błażej, przypomnij, jakie są zasady? W finale reprezentant drużyny odpowiadać będzie na 5 pytań. Po udzieleniu odpowiedzi zaliczane będą punkty i jak to sobie z kim bywa, wszyscy będą zadowoleni. Dobrze, drodzy uczniowie, kogo desygnowaliście do udziału w finale? Niesamowite, wzięli Arka! Wielkie brawa do Arka! Szan, zapraszam na środek, Arku. Tak jest. Staniesz sobie między nami. Myśleliśmy, że będzie to Sandra, ale... Dobrze, że nie Zbyszek. Dobrze. Arku, nie wiem, czy wiesz, ale od ciebie zależą... Co ty robisz, Arku? To w sumie, odbierz sobie. Już? Dobrze. Arku, na tobie leży całe brzemię twojej drużyny. Wiesz, że to od ciebie zależy, czy wygracie finał i główną nagrodę. Nie wspominaliśmy. Główna nagroda to jest owoc zakazany przez Ministerstwo Edukacji. Coś, czego nie możecie kupić w sklepiku, nie? Wiadomo. Także Arku, skup się. Zobacz, jak się Zbyszek cieszy. Wierzysz, że ci się uda? Jestem tego pewien. My nie. Także rozpocznijmy. Skup się. Skup się sam bez telefonu. Ruszamy. Pierwsze pytanie. Co uczeń ma w plecaku w torbie? Wpisz szybko, wpisz w Google, no. No! Książki. Książki. Co nauczyciel robi podczas sprawdzianu? Dyktuje. Podczas sprawdzianu, super. Co sobie szczaki robią podczas przerwy? Dobra, Boże, nie śpiesz się, za nią to wpiszę w Google. Dobrze. Najcenniejsza cecha, jaką powinien posiadać nauczyciel? Cierpliwość. Ty masz jej aż za dużo? Jaki przedmiot szkolny najbardziej przydaje się w życiu? Kanapka. Kanapka. Panie dyrektorze, tak, koniec, możesz siąść. Panie dyrektorze, ja bym tutaj się zastanawiał, czy ten uczeń przeszedł rekrutację dzięki wynikom z testów gimnazjalnych, czy jak. Nie wiem, czy wiecie, Arek ma bogatych rodziców. Sprawdźmy zatem, czy Arkowi udało się odpowiedzieć w taki sposób, żeby osiągnąć próg punktowy i wygrać finał. Co uczekał w plecaku? Ale kto powiedział, że książki? Tak, tak, jak najbardziej. Sprawdźmy, co jest pod drugim punktem. Trzymie to są kanapki. Po trzecie, także Arko, tutaj się popisałeś. Brawo. Drugie pytanie. Co nauczyciel robi podczas sprawdzianu? Dyktuje. Chyba nie jest to poprawna odpowiedź. Na trzecim miejscu mamy. No, na drugim. I na trzecim. O,
tutaj, Arku, mogłeś się bardziej skupić, pisać szybciej. Trzecie pytanie. W trzecim pytaniu chodziło o to, co sobieszczaki robią podczas przerwy. I tutaj Arek zasygnalizował, że sobieszczaki odpoczywają. Trafił, zmieścił się. To jest właśnie to. Arek zawsze przychodził na najniższym progu punktowym. Zawsze. A jak nie łapał się na próg, to rodzice złapali, nie? Dobra, co jest pod numerem pierwszym? Rozmawiają i pod numerem drugim? Jedzą. Uczniowie jedzą. Okej. Okay. A pytanie czwarte. Jaka jest najcenniejsza cecha, którą powinien posiadać nauczyciel? Cierpliwość. O, dużo punktów. Cud. Na trzecim miejscu. I na pierwszym. Czas na ostatnie. Tak, tak. Wielkie brawa. Arek idzie jak burza. 4 pytania, 62 punkty. Arek, to jest niesamowite. Ty w życiu tyle nie miałeś. Ach, jednak familiada uczy, daje dużo, pewnie, dużo pewności siebie, nie? Arek? Dobrze. Ostatnie pytanie. Jaki przedmiot szkolny najbardziej przydaje się w życiu? Arek odpowiedział niekonwencjonalnie. Odpowiedział kanapkę. Zdziwiło mnie to, że jest krzyżyk. Arek, co tobą kierowało? Wyjaśnij to, bo jak się zaraz zdenerwuję, to ci tak nasyczę, że normalnie... Podpowiedziałeś mi. Nie. Daj spokój, Arek, co ty? Dobrze, a zatem jakie były poprawne odpowiedzi? WF. Język angielski i matematyka. Tak, tak, wimy, brawo. Należy się, Arek zgromadził w sumie... 204... Nie, Arek zgromadził 242 punkty. Tak, bo dostał bonusy. Za kanapkę. 190. Wielkie brawa dla Arka. Arku, 242 punkty, no może cię zdziwię, ale przekroczyłeś próg. Udało ci się. Bez pomocy rodziców. Zapraszam cię na środek. Wyobraź sobie, że to jest moje IQ. Słyszałem, że masz brata, podziel się z nim. Dobrze. Arku, zniosłeś presję. Jestem z ciebie naprawdę dumny. Arku, dobrze zabij. O, nie czasem. Dobrze, Arku, wielkie gratulacje. Pożegnajmy jeszcze raz obie drużyny. Obie drużyny, gromkimi brawami. Należy się.